Wszyscy pamiętamy rok temu, jak na polu kukurydzy pierwszy raz wbijaliśmy łopatę. I rzeczywiście, wspaniały projekt współpracy miasta Zabrze z amerykańską firmą Weber takim gestem ze słów został przekuty w czyn. A dziś takim akcentem. Już oficjalnie otworzono amerykańską firmę w Zabrzu. Uroczystość zorganizowano w nowo wybudowanych halach produkcyjnych. W świetle reflektorów odbyło się oficjalne powitanie, a później przemówienia gości. W Zabrzu mamy to szczęście, że wybierają nasze miasto globalni, duzi gracze. Widzimy, że z dużym powodzeniem rozpoczynają funkcjonowanie. Wydarzenie przełomowe, bo centrum amerykańskiej firmy Weber jest pierwszym jej zakładem produkcyjnym poza Stanami Zjednoczonymi. Sam budynek to powierzchnia około 50 tysięcy metrów kwadratowych. Takie inwestycje i tacy inwestorzy przyciągają kolejnych. Poprzez takich inwestorów, poprzez takie samorządy, poprzez takich ludzi, jakich mamy w regionie i w mieście Zabrze, możemy być wkrótce najlepsi. To mocne wsparcie gospodarcze. Zatrudnienie znalazło już tutaj 140 osób, a docelowo ta liczba ma wzrosnąć do 300. Będziemy sukcesywnie dalej szukać pracowników o różnych specjalnościach, ze względu na to, że będziemy się rozwijać i będziemy zwiększać sukcesywnie produkcję. Przedstawiciele firmy Weber nie mieli wątpliwości, że inwestycja na terenie Górnego Śląska to strzał w dziesiątkę. Było wiele powodów, dla których zdecydowaliśmy się na inwestycje w tym miejscu. Moje serce ma dwa takie powody. Pierwszy to ekonomiczna strefa, bardzo dobra lokalizacja, która jest też bardzo dobrze skomunikowana i otoczenie. Czujemy się jak w domu. A drugi powód jest taki, że po prostu kocham polskie jedzenie. Po oficjalnej części każdy z przybyłych gości w symboliczny sposób złożył swój autograf na grillach, które już niedługo będą w tym nowo otwartym miejscu produkowane.